Do tej pory nauczyliśmy się określać konfigurację elektronową pierwiastków z bloku S, P, D i F. Są to wszystkie bloki energetyczne. Zapiszmy teraz konfigurację elektronową m, na przykład dla atomu litu. Lit znajduje się w drugim okresie układu okresowego pierwiastków. Znajdują się w bloku S. Na pierwszej powłoce lit ma dwa elektrony. Zresztą. Jest to maksymalna liczba elektronów, jaka może znaleźć się na pierwszej powłoce. Zwróć uwagę, że tą wiadomość możesz odczytać z układu okresowego pierwiastków. Tu mamy pierwszy okres układu okresowego pierwiastków. Pierwszą powłokę pod powłokę 1s, na której może znaleźć się maksymalnie dwa elektrony. 1, 2. Skończył nam się pierwszy okres, zatem przechodzimy do drugiego okresu układu okresowego pierwiastków. Zapełniamy elektronami drugą powłokę. Lit na drugiej powłoce ma jeden elektron. Zapisujemy sobie zatem 2s1. Lit znajduje się w bloku s, w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Mówiłam ci, że konfigurację możemy zapisać na kilka sposobów. Poznałeś już zapis podpowłokowy. Może teraz dla przypomnienia sobie go zapiszmy. Lit ma 3 elektrony. Dwa spośród nich zajmą podpowłokę 1s, zatem zapisujemy sobie 1s2, a ostatni jeden zajmie podpowłokę 2s, zatem zapisujemy 2s1. Kolejny sposób zapisu konfiguracji elektronowej to sposób powłokowy. Jest to taki sposób, w którym wymieniamy tylko powłoki. Dla litu zapis konfiguracji w sposób powłokowy będzie wyglądał tak. Mamy dwie powłoki. Pierwsza powłoka, powłoka K, na niej znajdują się dwa elektrony. Na pierwszej powłoce mamy dwa elektrony. Druga powłoka, powłoka L. Na drugiej powłoce mamy jeden elektron. Dlatego też powinniśmy sobie zapisać symbol litu, dwukropek K2L1. Kolejnym sposobem jest zapisanie konfiguracji elektronowej korzystając z konfiguracji elektronowej innego atomu. Dokładniej, korzystając z konfiguracji elektronowej atomu znajdującego się w 18 grupie układu okresowego pierwiastku. Co więcej, atom z grupy 18 musi poprzedzać atom, którego akurat konfigurację chcielibyśmy zapisać. Tak więc dla zapisania konfiguracji elektronowej litu możemy użyć konfiguracji helu. Tutaj mamy hel, a o jedno pole dalej mamy lit. Liczba porządkowa helu i litu różni się o 1. Dla helu wynosi ona 2, a dla litu 3. Konfigurację elektronową litu możemy zapisać tak. W nawiasie kwadratowym symbol helu. Ten nawias mówi: Patrz, tu zakodowana jest cała konfiguracja litu. Do tego momentu, tu mam opisaną całą pierwszą powłokę. Za nawiasem stawiamy to, co nam pozostało, czyli dopisujemy 2s1. Pozostał nam jeden nieopisany elektron. Konfiguracja elektronowa litu jest dokładnie taką, jaką napisalibyśmy dla helu, a później dopisali 2s1. Przeanalizujmy kolejny pierwiastek. Na przykład żelazo. Żelazo leży w bloku D. Napiszmy sobie najpierw konfigurację elektronową dla atomu żelaza w sposób podpowłokowy. Mamy pierwszą powłokę. Podpowłokę S. Na której są dwa elektrony. Widać to na układzie okresowym pierwiastku. W pierwszym okresie mamy dwa atomy, które znajdują się w bloku S. Podpowiada nam to, że na podpowłoce 1s mamy dwa elektrony. Następnie przechodzimy do drugiego okresu. Zapełniamy podpowłokę 2s. Raz, dwa. Na podpowłoce 2s mogą być dwa elektrony. Teraz Wkraczamy w układzie okresowym na obszar bloku P. Przypominam, że jesteśmy nadal w drugim okresie. I mamy tutaj 2P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2P6. Kolejnym etapem jest przejście do trzeciej powłoki. Ponownie w niej mamy dwa miejsca w bloku S. Piszemy zatem 3S2. Następnie przechodzimy do bloku P i zapisujemy 3P6. W bloku P w danym okresie mamy 6 atomów. Jest to istotna podpowiedź, że na podpowłoce P znajduje się 6 elektronów. Zapełniliśmy w całości podpowłokę 3P. Przechodzimy do kolejnej powłoki, do powłoki czwartej. Ponownie jesteśmy w energetycznym bloku S. Piszemy zatem 4S. Raz, dwa, dwa elektrony, czyli piszemy 4s2. Teraz zobacz, wkraczamy na obszar bloku d. Na podpowłoce d znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć elektronów. Zatem piszemy d6. Ale mimo że jesteśmy w czwartym okresie, nie piszemy 4d, tylko 3d. Przypominam, że kiedy zapełniasz podpowłokę d, znajduje ona się na powłoce o jednej mniejszej od numeru okresu, w którym leży opisany pierwiastek. Zamiast robić ten cały zapis, możesz po prostu powiedzieć, że konfiguracja elektronowa żelaza do pewnego etapu jest taka sama jak konfiguracja elektronowa jednego z atomów znajdujących się w 18 grupie układu okresowego pierwiastków. Atomem tym będzie argon. Argon jest w 18 grupie układu okresowego pierwiastków. Więc zapiszmy symbol argonu w nawiasach kwadratowych. A teraz już tylko dopiszmy ten element, który nie jest zakodowany w tym rdzeniu, w tych nawiasach. Patrząc na rdzeń, wiem od razu, że jest w nim ukryte 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jest w nim ukryty zapis konfiguracji trzech pierwszych powłok. Dopiszmy więc końcówkę, końcówkę naszej konfiguracji. Zapiszmy 4s2 3d6. Po raz kolejny powrócę do bardzo istotnego pytania. Dlaczego wypełniliśmy podpowłokę 3d, a nie 4d? Wraz ze wzrostem zapełnionych powłok elektronowych Wzrasta promień atomu. Możemy powiedzieć, że wraz ze wzrostem numeru okresu wzrasta wielkość naszego atomu. Jeśli pierwszą powłokę pod powłoką 1s na kartce narysowalibyśmy w ten sposób, wtedy orbital 2s nachodzi na orbital 1s, a następnie mamy trzy orbitale 2p. Orbitale te mniej więcej będą wyglądać w ten sposób. Trzeci orbital 2p byłby skierowany w naszym kierunku, więc nie uwzględniamy go w dwuwymiarowym rysunku. Takim sposobem rozrysowaliśmy całą drugą powłokę. Teraz przechodzimy do trzeciej powłoki. Podpowłoka 3s będzie wyglądać mniej więcej tak, a potem po zapełnieniu całkowitym podpowłoki 3s wypełniamy powłokę 3p. Oczywiście te rysunki są bardzo schematyczne. Orbitale nie wyglądają dokładnie tak, jak ja to rysuję. Podpowłoka 3p może wyglądać mniej więcej tak. Po zapełnieniu podpowłoki 3p, kiedy mamy już na niej 6 elektronów, to przechodzimy do czwartej powłoki. Najpierw zapełniamy podpowłokę 4s. Narysuję tutaj podpowłokę 4s. A teraz, yy, zamiast zaczynać zapełniać podpowłokę 4p, zaczynamy zapełniać podpowłokę 3d. Może dla usystematyzowania podpiszę te orbitale. Najbardziej w środku, tuż obok jądra, znajduje się podpowłoka 1s. Dookoła niej, jest podpowoka 2s. Następnie mamy podpowokę 2p. Kolejną podpowoką jest podpowłoka 3s. Później mamy podpowokę 3p. Kolejną podpowoką jest podpowłoka 3d. A ostatnio najdalej od jądra, będzie podpowoka 4s. Oczywiście nie jest to ostatnia podpowoka, jest to ostatnia podpowoka na naszym rysunku. Przed zapełnieniem podpowoki. 3d następuje zapełnienie podpowłoki 4s orbitalu 4s Dopiero potem cofamy się i wypełniamy orbital 3d e, więc cofamy się i zapełniamy te przestrzenie o tutaj Jednak mimo że elektron który zajął podpowłokę 4s znajduje się na dalszej podpowłoce zajmuje on poziom o niższym stanie energetycznym niż ten elektron który umieściliśmy na podpowłoce 3d Upchnięcie elektronu na podpowłocę 3D wymaga użycia większej energii. Ale kiedy nastąpi rozdysponowanie wszystkich 10 elektronów na podpowłocy 3D, to przechodzimy do podpowłoki 4P, która jest dalej niż podpowłoka 4S. Wróćmy do zapisanych przeze mnie konfiguracji. Taką najbardziej zewnętrzną powłokę w przypadku. Litu powłokę drugą, nazywamy powłoką walencyjną. Zapiszmy to sobie. Mówiąc ogólnie, powłoka walencyjna to najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu. Elektrony, znajdujące się na powłoce walencyjnej, nazywamy elektronami walencyjnymi. Są one najsłabiej związane z atomem i mogą uczestniczyć w tworzeniu wiązań chemicznych. O wiązaniach niebawem powiemy sobie o wiele więcej. W przypadku litu powłoką walencyjną jest powłoka druga. Na powłoce drugiej mamy jeden elektron, zatem mamy jeden elektron walencyjny. Zaznaczmy sobie. To są elektrony walencyjne atomu litu. Dla przykładu spójrz sobie teraz na atom tlenu. Na jego ostatniej powłoce znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elektronów. Czyli mamy sześć elektronów walencyjnych. Atom tlenu leży w bloku energetycznym P, a jego elektrony walencyjne znajdują się na podpowłoce S. Tutaj mamy dwa elektrony. I na podpowłoce P. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery elektrony co w sumie daje 6 elektronów walencyjnych. Spójrz, lit leży w bloku S i ma jeden elektron walencyjny. Elektron ten znajduje się na podpowłoce S. Bor leży tutaj. Znajduje się on w bloku energetycznym P. Bor ma raz, dwa, trzy, trzy elektrony walencyjne. Dwa spośród tych elektronów znajdują się na podpowoce 2S. A 1 znajduje się na podpowocce 2p. Neon leży w bloku p. Ma on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 elektronów walencyjnych. 2 na podpowwoce 2s. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na podpowoce 2p. Elektrony walencyjne neonu wypełniły w całości drugą powłokę. A ile elektronów walencyjnych będzie miał sód? Sód leży w bloku S. O tutaj, w trzecim okresie. Jego elektrony walencyjne znajdują się na ostatniej powłoce. Będzie to powłoka trzecia. Dokładnie elektrony te będą na podpowłoce 3S. Wszystkie pierwiastki w pierwszej grupie mają jeden elektron na powłoce walencyjnej. Wszystkie pierwiastki w drugiej grupie mają dwa elektrony walencyjne. Ilość elektronów walencyjnych atomów leżących w grupach 1 i 2, czyli w bloku energetycznym S, jest równa numerowi grupy. Natomiast w grupach od 13 do 18, jest to blok P, jest równa wynikowi działania. Numer grupy odjąć 10. W wolnej chwili napisz sobie konfigurację elektronową cyny, potasu i krzemu. Zaznacz, ile elektronów walencyjnych mają te atomy, a następnie wynik porównaj z numerem grupy. Zobacz, na jakich podpowłokach rozmieszczone są elektrony walencyjne. Sprawdzimy to sobie w następnym nagraniu. Istnieje zapis, który nam pokazuje, ile jest elektronów walencyjnych. Powiedzmy, dla wodoru moglibyśmy to zapisać w ten sposób. Rysujemy tylko zewnętrzne elektrony, elektrony walencyjne. Taka pojedyncza kropeczka oznacza, że wodór ma tylko jeden elektron walencyjny. A jak będzie taki rysunek wyglądał dla węgla? Węgiel ma raz, dwa, trzy, cztery, cztery elektrony walencyjne na powłoce zewnętrznej. Dwa elektrony na podpowłoce 2s i raz dwa, dwa elektrony na podpowłoce 2p. Żeby wiedzieć, ile mamy elektronów walencyjnych w atomie węgla, wystarczy odjąć 10 od numeru grupy, w której jest węgiel. Od 14 odejmujemy 10. Węgiel narysowałabym w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery kropeczki. Albo gdybym chciała te e, kropki, te elektrony połączyć w pary, mogłabym to zapisać w ten sposób. Symbol węgla i dwie kreski. Jedna kreska to para elektronów. Atomy znajdujące się w osiemnastej grupie mają 8 elektronów walencyjnych. Atomy te nazywamy gazami szlachetnymi. Okazuje się, że wszystkie atomy pochodzące z bloku S i P poza wodorem i helem będą chciały mieć 8 elektronów na powłoce zewnętrznej. Najbardziej stabilną, korzystną energetycznie konfigurację atomy z bloku S i P. Uzyskują, kiedy będą miały na podpowłoce S i P w sumie 8 elektronów. Ale czemu jest to liczba 8? Kiedy na ostatniej powłoce znajduje się 8 elektronów, to te elektrony zajmują w całości podpowłokę S i P. I wydaje mi się, że możemy wtedy powiedzieć, że jest to dla nich bardzo dobra sytuacja. Ale jeżeli chciałbyś konkretnie wiedzieć, czemu jest te 8 elektronów. Przyznam ci się, że dokładnie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ktoś, yy, kto potrafiłby odpowiedzieć na to konkretne pytanie, czemu jest 8 elektronów, i jest to yy, bardzo korzystne energetycznie, na pewno zrobiłby niezłą karierę w fizyce albo chemii. Ale przez eksperymenty ustalono, że atomy pochodzące z grupy 18 mają 8 elektronów na. Zewnętrznej powłodze. I dla pozostałych atomów tych z bloku S i P również jest korzystne, aby miały 8 elektronów. Spójrz na potas. Ma on jeden elektron walencyjny. O tutaj, na podpowłodze 4S. Co musi zrobić potas, aby mieć 8 elektronów na ostatniej powłodze? Albo z drugiej strony spójrz na chlor. Ma on aż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem elektronów walencyjnych. Co musi on zrobić, aby mieć osiem elektronów na ostatniej powłoce? A co stanie się, jeśli w jakiś sposób umieścimy te dwa atomy nieopodal siebie? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w następnym nagraniu.